Witam sympatyków kolarstwa szosowego. 70. jubileuszowy Tour de Poron. Po raz pierwszy wyścig wystartował we włoskich Dolomitach. Po dwóch etapach przeniósł się do Polski, do Krakowa. Najbardziej widowiskową jego częścią był etap w Bukowinie Tatrzańskiej. 5 pętli, łącznie 192 km, po najbardziej stromych drogach w Polsce. Nachylenie niektórych odcinków sięgało 25%, a więc więcej niż na szosach we włoskim Trentino. Na tych stromych odcinkach decydowały się losy każdego uczestnika wyścigu. Zarówno tych zawodników walczących o zwycięstwo, jak i tych z końca klasyfikacji, którzy mogli przekroczyć ustalony limit czasu na etapie i być wyeliminowanym z wyścigu. Przypomnę, że był to przedostatni etap wyścigu i wyeliminowanie zawodnika byłoby dla niego przykrym doświadczeniem. Do Gliczarowa, gdzie zlokalizowana była najwyżej położona górska premia, przyjechali więc koneserzy i kibice kolarstwa szosowego z wielu krajów, nie mówiąc już o kibicach z Polski. Tam można było zarówno zobaczyć dramaturgię walki na szosie każdego kolarza, jak i poczuć klimat prawdziwego zawodowego kolarstwa. Gliczarów przypomniał więc znane nam z przekazów telewizyjnych wspinaczki na Alpe d'Huez, Paso Portoy czy Sestriere. Był rajem dla kibiców, a zarazem początkiem narodzin w Polsce pewnej formy wypoczynku, rekreacji i pasji kibicowania. Były więc fankluby niektórych naszych kolarzy, kibice ubrani w barwy poszczególnych stajni wyścigowych, kibice przebierańcy z charakterystycznym diabłem na czele, mnóstwo napisów na jezdni, nie mówiąc już o całej oprawie reklamowej, będącej stałą pozycją organizatora wyścigu. Wielkie dmuchane balony, bramy, transparenty, banery. Przed kolumną kolarzy ruchoma kolumna reklamowa, bajkowe limuzyny, a w nich piękne hostesy. Takiej oprawy reklamowej mogą tylko pozazdrościć organizatorzy innych imprez sportowych w Polsce. Wierzę, że ten wyścig i ta oprawa skutkować będzie właściwym klimatem do rozwijania się kolarstwa szosowego w Polsce. Kto nie mógł przyjechać i zasmakować tego klimatu, niech popatrzy na krótką relację filmową, z pewnością mało doskonałą i niezupełnie oddającą nastrój chwili. Życzę miłego oglądania. Thank you.
Reprezentanci Polski po prawej stronie, tutaj 120. Lancia. Yeah.